Nie w lidze, nie trzecim. Moi drodzy, ostatnim razem zakończyliśmy kwestię Orikulki. Zabiliśmy w sumie gnomy, przepraszam, gobliny z teoretycznie dwóch obozów. Czy rzeczywiście jak będzie, zobaczymy zaraz, bo pogadaliśmy już z Ulwim i on rzeczywiście zaakceptował, że o tak, zabiliśmy tych goblinów zwiadowców, ale został jeszcze Khalil. Khalil keeps eyes on... Tak, ale wychodzi na to, że nie zabiłem jeszcze wszystkiego. Tego obozu przed nami, co mnie troszkę nie cieszy, bo czułem, że jednak już wszystko zostało tutaj zakończone. Wychodzi... Przepraszam, najmocniej wychodzi na to, że nie. To jest dość ciekawe, bo wydawało mi się, że naprawdę już tutaj wszystko zostało załatwione. I tak też to wygląda. Czyżby chodziło o to, że muszę najpierw wybić wszystkie gobliny i dopiero wtedy będę mógł powiedzieć im, że ej, no już jest dosłownie wszystko załatwione. Dopiero wtedy przestaną strzec tych miejsc. Możliwe. Nie przeczę. Niemniej, moi drodzy, w takim razie, no... Cóż, chodźmy do kolejnego miejsca. Będziemy też się rozglądali po plażach, po miejscach, po zakamarkach, których jeszcze nas do tej pory nie było. To jest wejście tutaj na górę. Czy ono coś tutaj nam więcej powie, da? Nie, absolutnie nic specjalnego się tutaj już nie znajduje. To jest po prostu dodatkowe przejście. Tak, te miejsca mają bardzo dużo takich dodatkowych, niepotrzebnych teoretycznie przejść. Przynajmniej tak by niektórzy pomyśleli. Ja natomiast uważam, że te dodatkowe przejścia są spoko, w sensie... O, proszę bardzo, jeszcze jeden gnu. Znaczy gnognu. Moim zdaniem te przejścia są fajne, bo no takie przejścia, które są po prostu, istnieją, tak? Nie ma tylko jednej drogi w dane miejsce, tylko jest kilka. Mnie się to podoba. Melit, Melit. What will be Melis, Orikalki? Właśnie, nie, przepraszam. A to Meli. A jest, ja już wiem, dobra, gdzie jestem. Ja myślałem, że to jest jakiś jeszcze kolejny gno, ale on po prostu zamiast stać tutaj teraz siedzi i miałem takie... Ja właśnie znalazłem jakąś nową lokację. Wychodzi na to, że nie, ale... Ale i tak muszę się tutaj udać, bo gobliny, tak? Bo coś innego mam zrobić, tak? Jak muszę wybić je. Tutaj będzie chyba troszkę większy ten obóz, więc będzie tych goblinów więcej do zabicia. Chyba ich największy obóz, takie mam wrażenie również. Tam już mamy oczywiście też teleport odblokowany. Nie teleportowałem się tutaj do tego, że mówię. Ta wyspa jest dosyć mała, można się tutaj pobiegać, posprawdzać rzeczy. Bardziej, że i tak jeszcze... O, pistolet skałkowy to jest ten pistolet, który one mają. Dlatego, że i tak jest jeszcze masa miejsc, które musimy tutaj zaglądać. Jeszcze tej wyspy całkowicie nie zbadaliśmy. A na dodatek i tak... jest to wyspa na tyle mała, że nie opłaca mi się moim zdaniem teleportować zazwyczaj. Zdarza mi się ten teleport raz na jakiś czas, ale... Nie aż tak często. Krabodźgacz. Rzecz, której nie mogłem zebrać wcześniej, bo był tutaj... przynajmniej się tak wydaje, że nie mogłem ich zebrać wcześniej, bo był tutaj właśnie ten szaman. Tutaj można było wskoczyć. A, czyli to było miejsce, że tutaj można było przeskoczyć tak, w ten sposób. Ja to chyba obszedłem wtedy naokoło, nie? I wskoczyłem tutaj. Dobra, nieważne. Okej. Okay. To jest załatwione. Co nam jeszcze zostało? Został nam jeszcze jeden obóz. Jak się nie mylę. To jest obóz tutaj. A przepraszam, to nie jest teoretycznie największy obóz, ale... No, moim zdaniem, pomimo tego, że tutaj ta palisada niby jest taka mała, narysowana na mapie, to wydaje mi się, że jednak ten obóz jest takiej samej wielkości pod kątem ilości goblinów jak ten. Pomimo, że terenowo jest mniej. Okej. Ja powiem, że ich jest tam mniej. Pomimo, że tych goblinów jest tam równo, a ten drugi zajmuje więcej miejsca. Nieważne. Drugi obóz w sumie. Niemniej. A, już wiem, gdzie też będę musiał pójść. Będę musiał przejść tam tą jedną jaskinią do tego obozu, ale myślę, że nie będę się bawił, tylko po prostu wejdę im od frontu, skoro i tak już tutaj jestem. Muszę zabić tego wodza goblinów, tak? Wielkiego goblina, czy jakoś tam się on nazywał. No w każdym razie wodza, tak? To jest najważniejsze. Jeszcze 4 goblinki nam zostały do zabicia. Myślę, że one tutaj są wszystkie właśnie w obozie i w tej jednej jaskini koło obozu. Będę się tam był przy tym szczurze był jeden ten goblin. On nas tam raz troszeczkę, znaczy troszeczkę prawie zawaliłem tę misję. Musiałem nawczytywać, no, ale nie byłem świadom po prostu tego, jak blisko tamto miejsce było właśnie obozowiska goblinów. To już załatwione. No i zostały ostatnie 2 gobliny. A, czyli co, tam ten goblin nie był tym, o którym myślę, czy... Leżysz? Kolego? Czy ja pójdę z tymi punktami teraz wytrzymałość, bo wątpię, abym zdobył 6000 chwały, ale myślę, że poczekamy do zakończenia całej wyspy złodziei. Jeśli okaże się, że rzeczywiście, no,
już nie zdobędziemy więcej tego, tych punktów, to wtedy pójdę w jakiś tam... Oj, zdobędziemy mi koszmar. Niestety. Ale dobrze, bo zdobyliśmy trochę punktów duszy ostatnio. Więc nie będzie tragedii. Pył dusz oczywiście tutaj zbieramy, bo to o to w tym wszystkim chodzi, aby ten pył dusz właśnie zbierać. Nie wiem tylko, czy mamy ograniczony czas, czy mamy ograniczoną ilość interakcji. Wiem, że mamy ograniczony teren, po którym możemy się poruszyć w danym momencie. A nie, zobaczcie, przespaliśmy się trochę. I trochę czasu mija podczas tego snu. A nie aż tyle. No i oczywiście nam chyba punkt duszy zszedł. Kurczę, przepraszam was za te włosy, ale one są strasznie niesforne. Jeden kosmyk mnie tak wkurza. I za każdym razem po prostu rozwalę. Za każdym, kurde, razem. Nie wiem, i obecnego już, ale... Irytuje mnie to po prostu. Tak jak mówię, jeśli nie zbierzemy wystarczająco punktów, aby rozwinąć zręczność jeszcze na tej wyspie, bo podkreślę jeszcze raz. Ja sobie wybrałem tak, taki tryb, że jesteśmy na wyspie złodziei i wszystkie punkty, które tutaj dostaniemy chwały, pójdą w zręczność. Jeśli jednak nie będę mógł rozwinąć zręczności, będzie mi brakowało tam, nie wiem, 1000 chwały przynajmniej, czyli no dosyć sporo, to wtedy pójdę po prostu w wytrzymałość, w jakieś inne punkty, no we wpływ akurat nie, ale może w broń dystansową na przykład. No myślę, że tak. To właśnie to będzie mój wybór. Tylko właśnie, teraz no niby zabiję te gobliny. Ale to jeszcze chyba nie jest wszystko, co tutaj mogę zrobić, co? Była ta jeszcze jedna jaskinia w okolicy. A i to jest do niej wejście, no proszę. Nie, to już wiem, które to jest wejście, to jest zawalone. Okej, to moi drodzy, w takim razie weźmy to na spokojnie. Okej. Obejdziemy to wszystko, pójdziemy rzeczywiście do tej jaskini, która tam była i przeszukamy ją całkowicie, bo mam wrażenie, że gdzieś tam był goblin jeszcze jeden. Co prawda ja już tutaj te 14 goblinów wybiłem, które były w obozach, ale... A tak jak mówię, trochę mnie to intryguje. Jednak mnie intryguje ta jaskinia i też nie lubię takich rzeczy zostawiać, tym bardziej, że wiem, że ona tam jest. I wiem, że tam nie ma przeciwników, którzy są dla mnie ciężcy. Tylko po prostu robiłem to ze względu na te gno, tak? Gnu, nieważne. W każdym razie, no, robiłem to ze względu fabulatnego, a nie ze względu na to, że było tutaj był za wysoki poziom. I zobaczmy. O tak, zapomniałem o tym, że tutaj jest teraz... Pamiętacie, jak mówiłem, że pamiętam, że już jak wykrywać pułapki, no to w tym momencie pokazałem, że jednak nie. Bo zapomniałem o tej pułapce totalnie. Patrzcie za mój nos, ale on mi tutaj troszkę przeszkadza, jak zwykle. On się aktywuje po prostu czasem, tak jak ten... To są dwie rzeczy, które się u mnie aktywują. Kosmyk albo nos. Najbardziej irytujące przeszkadzajki, jeśli chodzi o gameplaye. Jest wielki szczur zabity i czy to jest ten goblin? Jest. Jak najbardziej, zobaczcie, to jest w ogóle jeszcze inny obóz goblinów chyba. To jest obóz... A to jest ten obóz w górach! To jest ten obóz w górach, gdzie będzie najpierw ten szaman, tak? Jak się nie mylę. Czyli ten taki wódz goblinów, tak? O którym wspomniał. O Jezus Maria, no znowu. Powiem wam tak, nietoperze jaskiniowe sprawiają mnie od delikatnie mówiąc zawał tutaj w tej grze. Ostro. To jest chyba ten właśnie obóz goblinów, o którym wspominał nam Khan, gdzie będzie ten dowódca, a ponieważ było powiedziane, że on się rzeczywiście gdzieś zabunkował w górach, tak? Ja myślałem, że to będzie już ten obóz na południu, z którego wykradliśmy te rzeczy, a jednak nie. Jednak jest jeszcze po prostu piąty obóz. Troszeczkę mi się to kojarzy z tym, co było w Gothicu trzecim The Beginning. Czyli z tym, że jednak orkowie byli gdzieś tam ukryci w tym lesie, tam mieli ten swój obóz. A i jeszcze jedna rzecz, za którą muszę was bardzo przeprosić. Tam jest nietoperz i jest szczur. Muszę was bardzo przeprosić za to, że Gothic 3 The Beginning był w wersji angielskiej ogrywany. Dlatego, że okazuje się, że był tam plik, była wersja polska. Chyba o tym też mówiłem jeszcze w tamtym gameplay, ale warto jeszcze, myślę, moim zdaniem tutaj to podkreślić. Była wersja polska, ale nie mogłem jej znaleźć po prostu. Łatwiej było mi znaleźć wersję angielską. Więc, no, mea culpa troszkę, ale z drugiej strony, no, chyba rozumiecie dlaczego. Też jestem troszeczkę leniem, jeśli chodzi o szukanie wersji polskiej, bo mnie akurat wersja angielska zupełnie przeszkadza. Mnie wersja angielska zupełnie przeszkadza jakiejkolwiek gry. To też, no, jakby tak jej ogrywam. Jeśli jest dostępna wersja polska w miarę sensowny i łatwy do ogarnięcia sposób,
to raczej staram się tę wersję polską rzeczywiście utrzymać. Natomiast, no jeśli nie ma jej dostępnej, no to przepraszam was najmocniej, ale po prostu, albo jest po prostu ciężej dostępna, no to po prostu zostaje tak w wersji angielskiej, bo mnie to absolutnie nie boli. A jeśli ktoś czuje się bardzo tym urażony, to sorki, ale no. No, na pewno są gameplayerzy, którzy to nagrają po polsku, tak? Bardzo wam przeszkadza to, że to jest po angielsku, a nie po polsku. Chyba, że tam nie było dubbingu, nie było nic, co mogłoby rzeczywiście tutaj jakąś mega zmianę wprowadzić. Troszkę mnie martwi to, że ja mam coraz mniej zapasów, bo chcę podkreślić, że ja przypływając na tę wyspę, miałem zapasów 50 sztuk. W tym momencie mam ich 33 sztuki. Dopiero teraz w sumie zbierając to, mam 33 sztuki i... A, te żyły kryształu w ogóle można było cały czas... O kurde, czy ja nie kupiłem tych żył kryształu w całej masie miejsc? Chyba będę musiał to ogarnąć potem. Będę wracał stąd. Zgubiłem w tym momencie wątek. Już wiem co mówiłem. Chciałem powiedzieć, że mi się zapasy strasznie uszczupliły. To do niczego dobrego nie doprowadzi. Dlatego mówię, wracając tutaj, tam chyba nic nie ma, nie? W tej miejscu nie będzie żadnej rudy. Kryształu? Nie, ewidentnie nie ma. Mogą się co prawda tutaj przespać na łóżku, ale nie chcę spać za często, bo wydaje mi się, że im częściej śpimy, tym łatwiej jest stracić nam punkty duszy, tak? Wydaje mi się, że co drugi sen, który tutaj mam, to jest sen koszmar. Sen związany z koszmarem. Przez który tracę punkty duszy, tak jak powiedziałem. Ludzie w ogóle pisali, że ciężko jest stracić punkty duszy do 10. Moim zdaniem, jak tak patrzę, to jest łatwo. Nie wymaga tego specjalnie dużego nakładu. Chyba, że to jest tak, że im więcej punktów na pozytywną stronę mamy, tym częściej nam się trafiają te koszmary, a im więcej mamy w drugą stronę, tym rzadziej. Ale nie jestem pewien, więc no, ja się tutaj nie chcę wypowiadać. Aby nie było, że wprowadzę kogoś w błąd, to bym chciał na przykład ograć tę grę na 100%, ponieważ rzeczywiście są, chyba o tym też mówiłem, że są osiągnięcia za zdobycie tam bardzo niskiej ilości punktów duszy. Jaka minka to jest śmiechnięta. Jakoś to był jakiś histerek. Nie, okazuje się, że to nie jest to drugi sen. Nie wiem, dlaczego akurat nam się tak ostatnio często zdarzało. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, jakby wiecie, w których momentach tracimy to, znaczy mamy możliwość przejścia przez sen. Małpa, o. Ciekawe, czy te małpy, jak one są w ten sposób pokazane, czy one nam inicjują, że... O, proszę, to jest król goblinów, rzeczywiście. Czy one nam pokazują, że tam można się dostać, jakbyśmy się zmienili w małpę. Możliwe. Nie ma to nic specjalnego, w sensie, no, król goblinów nie jest jakiś specjalnie wybitnie mocny, tak? Bądźmy szczerzy. A jeszcze raz. Tak, trafiłem. Tak. No, jestem martwy. No, kur... Mało zawału nie dostałem. No, skubaniec tak mi odskakiwał. Skubaniec mi tak odskakiwał. To była tragedia. Dobrze, a jest to załatwione. Tutaj gdzieś będzie potem zaraz małpka. To będzie trzeba walnąć. Bum. Oczywiście zobaczcie, są tutaj banany. Tam to do czegoś prowadzić, tylko najgorsze jest to, że cały czas nie mam tej laleczki zamiany w małpę. Dawajcie mi znać, jeśli tam... Znaczy wiecie co, nie, dawajcie mi znać pod odcinkami. Taka mała prośba do was. Jeśli są takie miejsca, gdzie będzie można się gdzie będzie można zamieniać się w małpę do czegoś dojść, jak na przykład w tym wypadku, to dawajcie mi znać, że ej, Lipki, jest takie miejsce, masz tutaj timestamp, tak? Bo ja chciałbym w to miejsce jeszcze wejść, jak już dostanę. Co, bo ja chcę zobaczyć, czy tutaj rdza zadziała. Magia. Czy rdza zadziała na ten... Nie. A, już wiem dlaczego, okej. Okay. Teraz mi się przypomniało, dlaczego nie otworzymy tego zamka. Już wam zaraz też to wytłumaczę. Dawajcie mi znać, dajcie mi tam timestamp, tam nie wiem, 20 minut, nie no, w tym wypadku nie wiem, 14 minuta, tak? Lipki, tam jest przejście dla małpki, wejdź tam, jak będziesz miał laleczkę wudu odpowiednią, bo zakończę, że to jest laleczka wudu. Więc co, wydaje mi się, że to 10, co jest w nawiasie, nie są bonusy z...
z przedmiotów, które mamy. To pewnie już mnie Kurhan dawno poprawił. Tylko to dotyczy tego, jak zadziała rdza. Czyli żeby móc otworzyć ten zamek w pełni, musiałbym mieć magię na dużo wyższym poziomie. To jest magia runiczna, jak się nie mylę, ze zwojów. Ona się liczy jako magia runiczna i to, jaki mamy poziom tutaj, tutaj i w sumie bardziej tutaj, definiuje to, jaka jest ta liczba w nawiasie. I wydaje mi się, że jeśli użyjemy rdzy, to w tym momencie to dwa pługi, no fajnie, nie wiem po co mi. Z tego mi, chociaż czekać, tam jest coś. A gdzie ja bym tutaj mógł wyjść? Nie, ale znamy to miejsce. My je znamy aż na to dobrze. To w tym momencie my to w nawiasie, jeśli użyjemy tego zwoju, to nam obniży chyba o 10, bo tylko taką wartość mamy aktualnie naszej magii. O 10 obniży nam próg wymagany tego, aby otworzyć daną skrzynię. Tak mi się przynajmniej wydaje. A czekajcie, bo ja teraz chciałem pójść do łóżka. Jeszcze się przespać na chwilkę. Ale to nie tutaj. Nie, to jest łóżko, czekajcie. I ono było. Rybki dostał downa. Gdzie jest łóżko? Tutaj? Okay. Bo teraz naprawdę mam laga mózgu strasznego. Przed chwilą na nim spałem. Rybki. Jest to... Nie, ej, halo. Nie dostałem teraz laga mózgu potężnego. Gdzie jest to łóżko, na którym spałem? Byłem pewien, że to powinno być po lewej, tak? Tylko, że ono jest gdzieś tu. Jestem ślepy. Jestem po prostu... Tu jest. Okej, ono było pod tym. Wydało mi się, że było na tym, nie wiem dlaczego. Totalnie, tak jak mówię, lag mózgu. Potężny. No jak widać, ślepota też, tak? Trzeba lepsze okularki kupić Dybkiemu. Niemniej, obiecałem też, że żączka może jeszcze, tak? Wiem, że to powiedziałem źle, zanim ktoś mi zwrócił uwagę. Obiecałem, że sprawdzę te jaskinie kryształów, jak do niej wrócę. To nie chodziło mi o tę jaskinię kryształów, dlatego że w niej... Znaczy tutaj też chciałem sprawdzić, czy nie zostawiłem jakiejś rudy, ale chciałem zobaczyć, czy nie zostawiłem rudy jakiejś przy tej drugiej jaskini kryształów. Jak już tam sprawdzę to wszystko, to w sumie to wiecie, co mogłem zrobić? Mogłem zrobić coś takiego. Nie wiem, czy nie będzie szybsze. Wydaje mi się, że to będzie szybsze, jak zacznę stąd i pobiegnę do tamtego obozu. A przy okazji sprawdzę jeszcze jedną rzecz. Ten gno tutaj będzie mi chciał coś powiedzieć na temat tego, że ej, wybiłeś już wszystkich i tak dalej, już jest bezpiecznie. Czy nie? What will? Nie. Malik na razie też na nic nie powie. Wydaje mi się, że tutaj będzie szybciej przejść przez tę jaskinię, niż cofając się stamtąd. Żeby dojść do tej jaskini kryształów. Znaczy nie jaskini kryształów, tylko tej drogi kryształów, tutaj nawet nie ma jaskini. Bo to ja mówię, chcę to sprawdzić. Chcę sprawdzić, czy aby na pewno to nic nie pominąłem, bo ja nie lubię pomijać rzeczy, jak wiecie. Tutaj celowo wejdę w pułapkę. Udało mi się, jak widzicie. Bez większych problemów, nawet nas to nie rani, więc to jest podwójnie spoko. I rzeczywiście, zobaczcie, jest tutaj ruda kryształu jak nic. Jestem cieciem, tak? Jestem cieciem. Ale chyba oprócz tej jednej nie było już żadnej więcej, więc... Nie dobrze, że sobie przypomniałem, tak? Tyle. No, nie będzie, że dobrze, że nie pominałem większej ilości. Niemniej, lecimy do wioski. Ponieważ to jest ostatnia rzecz, którą musimy jeszcze zrobić. I powiemy, że w sumie już jest... Wyczyściliśmy praktycznie całą wyspę już w tym momencie. The goblins from the outpost were driven away. I understand. Rich plunder for the shadows. I hope he has had his fill. It makes me sad to see so much death on my island. There was no other way. I know. You did what had to be done. Here, it will bring you luck. Dzięki za złoto i co jeszcze? Przywódca goblinów nie żyje. The leader of the goblins is dead. So, you did have someone to show you the way. Tell me, homie. What did he look like? Like a goblin, just fatter. He must have intimidated them. Otherwise, they wouldn't have caused so much havoc. The important thing is, he's finished. You mean dead? Yeah, you could say that. Thank you, homie. As a kumpo of all gnomes, you've earned a share of our treasure. Kura. Not bad, thanks. Nieźle. 35 stów to jest całkiem fajnie.
The island is safe again. The goblins are no longer a threat. What makes you so sure? Without the Goblin King, they're without a leader. And the outposts are clear. And without the power of the Orikulki, they can no longer make use of our shamans. Right. Dokładnie. There's a lot left to do, but we gnomes can take care of it. You will go down in our history as the keeper of the peace. Strażnik pokoju. Thank you, homie. Dobra. I to tyle. Moi drodzy, to jest cała fabuła tej wyspy. No mnie się mega podobała. Ta wyspa była świetna. Muszę przyznać, że po prostu ja się bawiłem cudnie. Tylko moje włosy się nie bawiły chyba za cudnie. Znaczy bawiły się cudnie, tak że mnie wkurzały. Niemniej, jak wspominałem, ja osobiście bym poszedł. Bo no już więcej punktów tutaj raczej nie zdobędziemy i tak nam brakuje 2000 przynajmniej, więc ja bym poszedł troszeczkę wytrzymałość. Ja poszedłbym w tę broń dystansową jednak. Wydaje mi się, że to będzie najlepsze, co mogę zrobić z chwałą w chwili obecnej, ponieważ chciałbym po prostu ulepszyć sobie te umiejętności. Co więcej, chciałbym się jeszcze czegoś od niego nauczyć. Mianowicie... Wytrzymałości jeszcze... Nie mam 30 wytrzymałości. Czy mam 30 wytrzymałości? Nie. Yet. Widzicie, co jest najgorsze? To właśnie się nauczyłem wytrzymałości do 25 i stwierdziłem, że nie chcę robić do 30. Brawo ja. Dobrze. Czy możesz się od kogoś innego czegoś mogę nauczyć jeszcze? Teach me. Pasiarz. I'm really not that good. I'm not good enough at this. Mi brakuje zręczności, chyba nam brakuje 15, żeby tego się nauczyć. Paniactwo wpływ na tego nie zrobię, niestety. A złoto usta też jest fajną rzeczą. A to mogę? I'd like to become a better thief. Tak. Yep, yep. Proszę bardzo. Ale jak widzicie, każdy kolejny poziom wymaga jeszcze więcej, jeszcze I'm więcej. Not good enough yet. Czyli nauczyliśmy się już wszystkiego, co mogłem tutaj, teoretycznie. Od tych panów. Mam jeszcze jednego gościa tutaj, walkę wręcz, ale to mnie nie obchodzi. Nanuk nas chyba niczego nie nauczy. Ale... Nie wiem, więc to zaryzykuję i sprawdzę, czy jeszcze Nanuk nas czegoś może nauczyć. I to będzie w sumie tyle, co mogę tutaj robić. Can I learn? Yep. Co możesz mnie nauczyć? Targowanie się. A, to było to mnie nie interesuje akurat jakoś bardzo. 5% zniżki, wątpię, by było tego warte. Tym bardziej mamy 1300 golda już teraz zaledwie. Więc moi drodzy, nie, spróbuję jeszcze pogadać, myślę, że z tymi panami tutaj, goblinami, pozostałymi, że czy chcieliby może zejść z posterunku, bo możliwe, że to jest właśnie coś, co jeszcze trzeba zrobić. Nie mogę nic zrobić z tym. To jest wszystko, tak? Jeśli dobrze rozumiem. Dziennik. Antigua, załoga, legendarny przedmiot, nie ma już, jak widzicie, wyspy złodziei, czyli mamy wszystko z wyspy złodziei już zrobione. Moi drodzy. Płyniemy w takim razie chyba na kolejną wyspę, no bo nic z niego nie możemy zrobić, tak jak mówię, 7 minut nam zostało. Może jeszcze pogadam tutaj, sprawdzę, czy Ulwi nam coś powie sensownego. O! I've purged every goblin camp. Można by mu powiedzieć, co jest fajne. Pronto, homie! Here, gulpi! Right. The generosity of the gnomes knows no bounds. Yip, yip! That was a joke. Surely you've still got something useful to deliver. Hacker from Rock! Homie, take it! Now we understand each other. Okej, okay, miło. Chciałem powiedzieć, że no, to są gnomy. Tylko, że kurczę, tam było powiedziane, że one w jednej, gdzieś jedną wyspę opanowały gnomy i to były takie agresywne gnomy, więc ja już nie wiem. Może mi się coś pomyliło, tak, z tym wszystkim. Do początkowe odcinki ja na nie tak zwracałem uwagę, że wcale. Bo myślałem, że będzie ta gra dużo, dużo gorsza i wiecie, miałem takie... nawet chyba nie będę zwracał uwagi na fabułę, jednak się pomyliłem. A powinienem był. Niemniej, moi drodzy, myślę, że czas wypływać. Postawmy żagle. I... na Takarigui byliśmy... Nie, przepraszam, na Antigui byliśmy. Na Takarigui chyba nie musimy jeszcze płynąć. O kurde, no i najbardziej mnie martwi. No, wyspa Mgieł jest ewidentnie na jakiś wyższy poziom, tak? Więc tam pójdziemy się później. Ale gdzie... Chyba bodajże na Taranis tam popłynęła nasza koleżanka, tak? Czekajcie, jeszcze sprawdzę, żeby się upewnić.
załoga. Żegnanie Perry. Nie, jak Kila. Czyli płyniemy na Kila, na to by wychodziło. No chyba tak. Ja już nie będę teraz, kto nam powiedział w jakiej kolejności co. Więc moi drodzy, płyniemy na Kilę. Próbujcie wyjątkowo przystąpić, nie jest. To się, że tam będzie dużo, dużo magii. Cała wyspa będzie wokół magii skupiona. Ale no. Tam zostaje niewiele. Ja mówię, te moje włosy, ja muszę ogarnąć kiedyś. Najlepiej zetnij lipku, hehe, będą komentarze. Nie, irytują mnie. Nie lubię, jak mi po prostu tak ten kosmyk tutaj, jak widzicie, zawadza. I tak po prostu, to, moim zdaniem to po prostu niestetycznie wygląda, tylko się cały czas gapię na siebie. Na kamerce. No i dobrze, to co moi drodzy, schodzimy w takim razie stąd. Bierzemy się za... Rzeczywiście jest to jakiś statek, ale to nie jest nasz statek. To jest to chyba ten tubylców, no. Tak by wychodziło, patrząc na ornamenty i tak dalej. Więc... Bierzemy się za łódź. I wypływamy, ale nie mogę... Nikogo nie mogłem ze sobą wziąć? Okej, czyli kostów nam już nie będzie tak pomagał jak wcześniej. A szkoda. Weźmy małża. Zrobimy tutaj tego żółwia. I tutaj wydaje mi się, że ten pan jakiś taki kojarzy mi się w poprzedniej części. Mam wrażenie. Hey! You here? Hawkins. No. What do you hear? Those voices. Sure you can't hear them. Well, never mind. I was probably just hearing things. Poprzedniej części. If you want to come to our pirate's den, head towards the old wreck down in the south. I'm sure we can spare you a proper shot of rum. Rum sounds perfect. Yeah? In which case, I'm sure you'll have great fun with us. Oh, right, and watch out for that warrior by the name of Borbor. That native has been watching our camp for days now. Where is this warrior? He's somewhere on the path to the jungle towards the southwest. Don't let him cast a spell on you, you hear me? Those native warriors are known for the use of voodoo and that sort of hocus pocus. I'll keep that in mind. Good. Right. There. There were those voices again. Or not. Nie wiem, co tym Hawkinsowi jest, ale nie wiem, musiał chyba odwalić, jak słyszę jakieś głosy. Ja widzę tonę małpek, tak? Jeszcze też znowu będzie można oswoić małpę, ale jestem typowym człowiekiem, który będzie tutaj wybijał te zwierzątka. Buddy. Hey, you there. You've got no business here. Says who? Says me. And I'm the boss around here. Without me, people here will be dying of thirst. So you're going to do as I say. Nasz bohater powiedział says who, czyli kto tak mówi, tak, a nie po co, ale cóż. Więc zaryzykuję zastraszanie tutaj przez to, że ten gość jest dosyć niemiły. Don't fuck with me. You want your ass kicked. Hey, just calm down, alright? I was just showing off a bit. Here, you can have my rum ration. So, put your fist down, okay? Don't lay it on so thick next time. Yeah, you're probably right. Nie zgadzam się soon z tym, we won't have any fresh water dusze. Left here anyway. And then we'll all be at each other's throats. Mam odpalić mniej wody, więcej rumu. To nie pomoże. Ale jeśli mam być, to nie do końca rozumiem, dlaczego straciliśmy tej... Znaczy, okej, rozumiem. Ale nie do końca zgadzam się z tym, że straciliśmy tej duszę, bo gość był gnojkiem i chciał nas pobić, więc... Wyskoczyliśmy z zastraszaniem. Czy ono jest koniecznie złe? Moim zdaniem w tym wypadku nie było, no ale cóż. Take a look around. There's enough water here for everyone. Ale gdyby ją podgrzać. Oh, you think you're clever, don't you? You ever drink salt water? Anyone who thinks that is a good idea must have been dropped on their head as a baby. Without access to the only water source here on Kila, we've had it. No water, no rum, no nothing. Nie zgodzę się z jednym. Zobaczcie, że oni tutaj mają tonę ognisk. Wiecie, że równie dobrze mogliby przygotowywać tę wodę i odparowywać ją. W sensie odparowywać wodę i w jakiś bardzo prosty sposób. Czemu w tamtych czasach jeszcze nie znali czegoś takiego odparowywanie wody? To jest najprostszy i skraplanie. To jest najprostszy sposób, żeby odfiltrować sól z wody.
Naprawdę. Patrząc na to, ile mają tych ognisk, powinni byli to już znać i powinni byli sobie w ten sposób poradzić. To nie jest wielki problem, naprawdę. Choćby ich tutaj było, nie wiem, 6 czy 7, tak? Dla każdego po 3 litry wody. To jest 21 litrów, to jest naprawdę niewiele. Można byłoby to zrobić, patrząc na to, że się ogniska nawet za dnia palą. Mogliby spokojnie tutaj przetrwać. Nawet jakby się uparli. How good are you with a knife? Hey. Easy there, alright? I don't want any trouble. I fucking meant how good are you at throwing a knife? Alright. Why don't you say so in the first place? I'd say I'm okay at it. I practice every day at noon at the throwing board. You can challenge me if you like. No przepraszam, to też będzie challenge. Będzie można, prawda, się pobawić w to, kto będzie lepszy. Why can't you get to the water? Rzucaniem w tym wypadku. Because we always get a spear in the arse if we get too close to the waterfall. The natives here don't do sharing. Make them an offer they can't refuse. Sure. And what might that be? Myślę, że to drugie spróbuję, może dostanę plus duszę? Gold solves all problems. And where am I gonna get gold? What little gold I have? I need to bribe the lads from time to time. Booze can't watch over me all the time. It's not going to work. Can't you help me? I could really do with a hand here. Dobra. Moi drodzy, na razie jednak zakończę tę rozmowę z nim, dlatego że mamy już ponad 30 minut. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, wpadnijcie na Discorda, albo zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka jest do rozwoju kanału. Już w następnym odcinku będziemy kontynuowali rozmowę z nim. Może nawet się pojawimy w to rzucenie tarczy, bo tam widzę, że jest rzeczywiście tarcza. Zaraz nad głową naszego bohatera. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, zobaczymy, jakie to będzie wyzwanie. Poznamy, myślę, że więcej osób tutaj na wyspie i ogółem powoli te wyspy zaczniemy przeszukiwać. Tak więc ja wam bardzo dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do następnego i na razie.